Paweł Biernat po fantastycznym zwycięstwie nad Miklaszem. Paweł, jakie są twoje pierwsze emocje po walce? No oczywiście cieszę się, no co mam powiedzieć więcej. Cieszę się, bardzo się cieszę i ekstra się cieszę, nie? Plan zrealizowany w 100%. Przede wszystkim cała ta możliwość, że właśnie jak wczoraj mówiłem, powrażenie, robię to, co robię, jestem tu, gdzie jestem, czyli to, co chcę robić, tam, gdzie chcę być, tak? To mi sprawia największą radochę, że jednak na przekór tym pewnym stereotypom robię swoje i całkiem nieźle mi to wychodzi. Było widać, że Kasper w każdy cios wkładał praktycznie całą siłę i bił tymi, no nie wiem jak to nazwać, kombinacjami, ale mocnymi ciosami, czy którykolwiek w ogóle zrobił na tobie wrażenie. Tak, raz mnie trafił w oko jednym właśnie takim lujem. Ten jego narożnik też zaczął krzyczeć, że trafiłeś go w oko, to zacząłem udawać, że wcale nie, nic mi nie jest. A nie, no było przymrużone było, nie? Zrobiłeś to tak świetnie, że nawet ja uwierzyłem, że nic nie jest. Nie, no chwilę mnie kurde tam przymknęło to, ale drugie jest w pełni sprawne, więc kurde mogłem się bić dalej, nie? Co, oprócz tego co? No, akurat... Jaki był plan na walkę zdradzić nam, bo ja już troszeczkę już coś tam podsłuchałem u trenerów, ale nastawiliście się, widzieliście, że takie ciosy podobno będą lądowały. Tak, Kasper był w pełni rozczytany, akurat zawsze się wolę przygotować, jednak wiem jak moi przeciwnicy uderzają, jakie kombinacje. Pierwsza, druga ulubiona kombinacja, akurat Kasper nie ma żadnych ulubionych kombinacji, on po prostu uderza. Byleby trafić, no taki jest jego plan, nastawiłem się na to, chcieliśmy trochę przeczekać, boks, dystans, niskie kopnięcia wchodziły na łydkę fajnie i wiedziałem, że prędzej czy później spróbuję obalenia. Dokładnie wiedziałem, że będzie łapał, z tej strony wychodził, zawsze to robi, więc wybroniłem. Szukałem parteru, chciałem sobie go trochę poobijać, ale zostawił mi głowę. Sam lubi łapać gilotyny, ja go złapałem w gilotynę. Poszło, no. Po mojej pytanie myśli. Chyba retoryczne, ale jednak dopytam. Czy był jakikolwiek stres wczoraj, dzisiaj, w którymkolwiek momencie? Nie, no oczywiście zawsze jest jakiś stres, tak, ale to jest bardzo budujące, tak, no idziesz się bić tak z gościem, który chce cię połamać, porozcinać, no i trudno się, kurczę, wiesz, mnie stresować, ale to jest przyjemne, no właśnie ta adrenalina to jest najlepszy high, jaki w życiu kiedykolwiek przeżyłem, nie? Super to jest. A to piwko przed galą faktycznie było, czy nie? W poważeniu? Tak, oczywiście. Zapytam, to jest trudno, za ile tych piwek było? Dwa, a cicho, bo trenerowi Rusztę mówiłem, że jedno. W takim razie powiedz, no to są twoje początki twojej kariery w MMA, ale no nie dość, że świetnie sobie radzisz w klatce, też świetnie sobie radzisz z kamerami. Kurczę, nie. No, właśnie najdłuższy wywiad na ściance fenu, jaki do tej pory widziałem, na paru galach byłem. Jak to? No? Jak mówię, to jest to, czym się chcę zajmować przez najbliższych kilkadziesiąt lat, no, przynajmniej, nie? Więc... Nastawiam się odpowiednio chyba na to, tak? Lubię sobie pogadać, kurde, powalczyć trochę, byleby się pokazać, no tym się zarabia pieniądze, nie? No taki sport. To ile tych piwek dzisiaj będzie? Nie wiem, nie wiem czy wypada mi to mówić, nie? Dawaj. Pewnie się skleję mocno, no nie powiem, że nie, no na bank, no co, już cały wyjazd jest gadany o to, że... W końcu jesteśmy na Mazurach. Tak, nigdy to nie byłem w ogóle, nie? Więc kurczę, no, poszaleję pewnie. Właśnie tam po walce widziałem taki mały taniec zwycięstwa. To było przygotowane już wcześniej, czy po prostu dałeś się ponieść? No, lubię się ruszać, zawsze jest tam, które w przerwie między rundami leci pompeczka, to sobie się pogiwię, nie? Masz, powiedz mi, Rosomak Bieszczacki, wyobrażasz sobie, jakby Bruce Buffer to mówił w oktagonie? Tak, wyobrażałem to sobie. Rosomak Bieszczacki to pewnie chyba zamordował, nie? Ale z drugiej strony, jakby to było po angielsku, nie wiem, Bieszczadian Wolverine by musiał powiedzieć, to i tak masakra chyba dla niego. Pewnie by to skrócili do Polish Wolverine. Coś się wymyśli, jeszcze mamy na to czas, nie? Jaki plan teraz? Chciałbyś jeszcze w tym roku wystąpić na Galifan? Czy może gdzieś indziej, jak będzie oferta? Mam kontrakt z Fenem jeszcze na jedną walkę. Jestem również w kadrze XFC Poland oraz ISKA Poland. Miały być mistrzostwa świata, jedne w Rzymie, drugie na Florydzie, już wiosną. Niestety tam z wiadomych przyczyn z koronawirusem się nie odbyły. Są wstępnie przełożone na jesień. No, bardzo chciałbym się jednak tam pojawić, tak? Zmierzyć się na arenie międzynarodowej z różnymi zawodnikami, a ta Floryda to już w ogóle byłby hit, nie? Może od dzieciaka jest stanę zobaczyć, a jeszcze móc się tam wykazać na mistrzostwach świata. No, hit, nie? Dla mnie bomba. No i teraz mi nie wiadomo, czy stany lepsze, czy Ostruda? Nie, kurde, myślę, że Floryda jednak ma troszeczkę inny urok niż Ostruda, ale... No, że to gratulujemy, no i czekam na powrót chyba. Jasne, mam nadzieję, że kurde, jeszcze sobie pogadamy na pewno, nie? Tak jest, dzięki. Dzięki, panowie. Paniam się nisko, pozdrawiam wszystkich serdecznie, kocham Bieszczady.